Dobrze widzowie, robimy oficjalny przegląd awatarów na EU10, dlatego że wczoraj, czyli 25 kwietnia, zwycięzcy otrzymali maila, że ich awatary już są gotowe, więc generalnie bardzo szybko, po około 7 tygodniach, zrobili 10 awatarów, no i dzisiaj wam je pokażę. Dlaczego wam je dzisiaj pokażę, a nie na przykład wczoraj? Ano dlatego, że wczoraj jeszcze 3 osoby nie miały tych awatarów i nie chciałem robić czegoś takiego, wiecie, takiego, powiedzmy, clickbaitu czy coś, żeby jak najszybciej nagrać film na ten temat. No bo 3 awatarów, tak jak mówię, wczoraj brakowało, dzisiaj już są. Jeżeli chodzi o konkurs na awatary, to chodziło o to, że każda klasa postaci po 1,5 tygodnia z serwera EU10 z najwyższym levelem dostaje po prostu swój awatar. Czyli no, mamy wszystkie klasy postaci, no tam nagrywałem na ten temat film, kto wygrał i tak dalej. No a teraz lecimy, mam listę i sprawdzamy. Pierwszą osobą jest Nekromanta, The Masked Man. No i tutaj jeden z lepszych awatarów, szczerze mówiąc, moim zdaniem, dlatego że bardzo fajnie to wygląda. W takim sensie, że no tutaj jest jakieś nawiązanie do Naruto. Ja generalnie nie jestem fanem Naruto ani takich rzeczy, więc no powiedzmy to pominę, ale bardzo fajny jest ten motyw, zobaczcie, pasuje to do jego niku. Bo ma Masked Man, jak no sami widzicie. No i właśnie, że jest to takie, ten motyw, że tak się wychyla zza tej maski, że pokazuje tą twarz. Bardzo fajny. Naprawdę to dałem na pierwszy ogień, bo tak mam akurat na liście wypisane niki. Ale szczerze mówiąc, no jeden z lepszych awatarów z tych osób, które wygrały, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Kolejny to jest Raiden, Raiden EU10. No i on oczywiście wygrał awatar jako Nekromanta. Raiden, czy też Raiden EU10. No i tutaj mamy chyba gnoma. W ogóle tamten ziomeczek to jest bodajże... A, ja go teraz nie znajdę. Ale to jest chyba człowiek. To jest chyba po prostu najzwyczajniej w świecie człowiek. Bo oczywiście tutaj mamy rasy, które też zwycięzcy mogli sobie pewnie wybrać. Natomiast to jest chyba po prostu człowiek najzwyczajniej w świecie. No a tutaj Raiden EU10 ma gnoma. Co mogę powiedzieć o tym awatarze? No taki zwyczajny generalnie. Spoko, powiedzmy z jakąś tam nutką taką funny, you know, z nutką śmieszności, ale no taki, powiedzmy, zwyczajny awatarek. Dobra, lecimy dalej. Kolejna osoba, kolejny, no i tu oczywiście zabójca, tak jak mówiłem. Lecimy dalej, Niknak, który wygrał awatar jako mag. Dla mnie to fidget po prostu. O, bardzo, bardzo słuszna uwaga, no. Niknak tutaj wygrał awatar jako maguś. No i to też jest chyba człowiek, też zwyczajny. W ogóle no, Szczenę ma jak totalny gigaczat, więc powiedzmy to do mnie nie pasuje. Ale jeżeli chodzi o włosy i o górę, to widzę jakieś podobieństwo do samego siebie. I zresztą nie tylko ja, bo dużo osób zauważyło podobieństwo. No ciekawe, nie? Ciekawe, ale też powiedzmy taki awatarek, no, zwyczajny. Lecimy dalej. Teraz mamy Plug and Play i on wygrał jako wojownik. No i tutaj mamy demona. Tutaj mamy demona i powiem tak, gdyby nie ten wyraz twarzy, to awatar naprawdę fajny. Wyraz twarzy jest taki no średni, ale zobaczcie, tutaj generalnie zbrojka kolorystycznie bardzo fajnie pasuje właśnie do demona. Także to mi się podoba. Tutaj są te rogi. Tutaj widzę, że już kolor EQ dopasował do tego awatara, cały złoty. Plus oczywiście złota rameczka. Natomiast, tak jak mówię, no wyraz twarzy zdecydowanie mógłby być lepszy. No na przykład ja mam taki wyraz twarzy na swoim demonie, jak... No taki, wiecie, taki... Taki Riz, rozumiecie, o co chodzi? Więc no, tutaj jakby było podobnie, to wydaje mi się, że o wiele większy ten awatar mógłby mieć potencjał. Ale przez wyraz twarzy jest taki po prostu... O! Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy Paladyna. Daniel Clay. Tutaj akurat przyszedł mi do głowy pewien żart z klejeniem czegoś, ale nie powiem tego żartu. W każdym razie mamy tutaj Paladyna. No i co? To też jest chyba człowiek. To też jest chyba człowiek. No zakolicha potężne, ale prawdziwi mężczyźni tak mają. Za dużo testosteronu, zakola się robią, no jest jak jest. Natomiast no, mamy tutaj garnitur, mucha i mamy taką imitację... Snack McDonalda. Mamy taką imitację, powiedzmy... No takiego magika, ala, nie? Takiego magika, powiedzmy. Tutaj ten płomyk fajnie nad rączką. Spoko. Ten awatar również spoko. Nie jest to jakiś wow, ale no... Fajnie się prezentuje, fajny pomysł generalnie, nie? Fajny pomysł, troszeczkę może gorsze wykonanie, ale generalnie fajnie. Dobra. Typisz Andy.
Ty pisz Andy i mamy tutaj moim zdaniem top 2 awatar. Top 2 awatar, jeżeli chodzi o tych zwycięzców właśnie U10. Ty pisz Andy, zwyczajny człowiek, ale no zobaczcie. Mamy tutaj logo Demon Huntera, bo ty pisz Andy wygrał ten awatar jako Demon Hunter. Cześć Hela, witam cię serdecznie. Więc no, ty pisz Andy, bardzo fajne tutaj nawiązanie właśnie na tym soczku, chyba to jest jakiś soczek, nie wiem. Tu mamy telefonik, spoko wygląd, spoko broda, spoko tutaj powiedzmy ubranko. Bardzo fajny awatar. Ty pisz Andy, w ogóle tutaj pamiętamy na EU10, topowa postać swego czasu, topowy level i tak dalej. Generalnie bardzo, bardzo fajny awatar i tak jak mówię, top 2 IMO po tym Masked Manie. Eliksir, no tak, może to być eliksir, no ale eliksir w takim kartonie jakby po soczku, no to się za bardzo nie spina, ale rozumiesz o co chodzi. Dobrze, lecimy dalej, zostało nam jeszcze 3 i na te osoby właśnie czekaliśmy. Na te osoby czekaliśmy, bo one wczoraj nie dostały, dopiero dzisiaj. I mamy tutaj tak, Mashle. Mashle, czyli Berserk. Co mogę powiedzieć? To jest chyba człowiek też. Człowiek albo gnom. W ogóle dużo sobie osób wybrało rasę człowieka, nie? Taka ciekawostka. Ale no, człowiek albo gnom. No taki... No bez szału moim zdaniem. Nie chcę tutaj nikogo urazić, wiadomo, że to nie jest personalne to co ja mówię. To jest stricte opinia o wyglądzie awatarów. Ale moim zdaniem taki zwyczajny... No nic wow, nie? No ale w każdym razie ten ziomeczek wygrał jako Berserk. Koszulka i miecz to nawiązanie do anime. No i tym pozytywnym akcentem możemy przejść dalej do kolejnego zwycięzcy. I robi tak. Teraz mamy druida. Proszę bardzo. I tutaj Dermateman wygrał jako druid swój awatar. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Dlaczego to jest ciekawe? Bo jest bardzo dużo szczegółów, zobaczcie. Tutaj wam może na momencik schowam, chociaż nie wiem czy będę w stanie. O, proszę bardzo, schowam wam na momencik ten widget. No i co? Mamy tutaj taką czapkę jakby studencką ala. Mamy tutaj, że on coś gryzie, nie wiem co on gryzie, chyba jakieś... Nie mam pojęcia co to jest. Możecie napisać na czacie. Myślałem na początku, że to jakieś drewno. Ogór? A może i to ogórek? Nie wiem. Tutaj mamy bait room, zobaczcie. Bait room. Tutaj no jest taka wędeczka jakby z grzybkiem. Por? A może i por? Nie wiadomo. Tutaj kryją się jakieś oczy za tymi drzwiami. Fajny awatar. Nie jest, że tak powiem, jakiś, wiecie, no taki powiedzmy wow. Aczkolwiek jest w jakiś sposób oryginalny. No miał pomysł jakiś na ten awatar i tak dalej. Więc spoko. Generalnie spoko. Fajne nawiązanie generalnie tutaj do Shakesa. O, i zobaczcie, i w ogóle tutaj taka ciekawostka. Bez tła z Helka będzie jeszcze fajniejszy? Możliwe. Zobaczcie, tutaj taka ciekawostka. Patrzcie, ile ma tutaj wypisanych nicknamów. Plug and Play. Dermateman, czyli on. Tutaj nie mogę się... Tutaj chyba jakiś faus albo coś. W każdym razie na tych drzwiach są napisane niki graczy innych, którzy chyba pomagali ten awatar zdobywać. To taki, można powiedzieć, easter egg. Fajna sprawa również. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Dobra. I do ostatniego lecimy, czyli Halo. A nie, jeszcze oplułem Jungle Boya. Jezu, naszego Polaka rodaka oplułem. Dobra, nie wiem czemu, jakoś musiałem, poczekajcie. Jak ja to zrobiłem? A bo ja go tu nie mam wypisanego. Dlaczego go nie mam na swojej liście? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, bez kitu, 9 mam, nie wiem, dobra. To jeszcze Jungle Boy, czyli nasz Polak rodak na sam koniec, jako taka wisienka na torcie. Nie wiem czemu akurat go nie mam na liście. Chyba miałem poprawić nickname, bo zrobiłem literówkę, a finalnie go usunąłem i nie dodałem z powrotem. Także no, mamy tutaj Halo. Halo wygrał jako Berserk. No i co mogę powiedzieć, no... Czerwona piguła, gdzie niebieska? Wygląda jak wujek Łukasz z ekipy. No on tutaj wygrał jako bardzik. No takie nawiązanie do jakiegoś, powiedzmy, Magusia czy coś. Ale no taki... A, nawiązanie do Matrixa, okej. Okay. Być może. No ja tych nawiązań aż tak nie rozpoznaję.
spoko. No i na koniec nasz Polak Rodak, który jako jedyny, polski gracz, który wygrał tutaj awatar na EU10, czyli Jungle Boy z Wiadowcą, to jest jego awatar. To jest jego awatar. Jungle Boy tutaj, no, również wybrał człowieka, tak jak mówię, zwiadowca. No i co mogę powiedzieć? No ja już powiedziałem swoją opinię. Jungle Boy się tutaj oczywiście nie obraża ani nic. Jungle Boy mi wysłał swoje zdjęcie na PW i wygląda jak totalny gigaczat. Ma brodę, ma normalną, dobrze zbudowaną sylwetkę. No generalnie wszystko ma na miejscu, że tak powiem. No a tutaj na awatarze nie do końca. Tu jeżeli chodzi o awatar, to ja go porównałem troszeczkę do takiego człowieka pierworodnego, czy tam, no pierworodnego się chyba mówi, generalnie do jaskiniowca, nie? Taki mu zrobili wyraz twarzy, tak to ogólnie wygląda. Ale no co ja powiem, no tak zrobili po prostu. Pierwotnego, okej, okay, pierwotnego, no dokładnie, o to mi chodziło. W każdym razie, no Jungle Boy tutaj wysłał im po prostu zwykłego selfiaka, nie dał jakiegoś pomysłu na ten awatar i tak dalej, więc wyszło to tak jak wyszło. W ogóle bardzo się cieszę, bo ogólnie, nie oszukujmy się, te awatary na EU10, nie było tam nic takiego wow, nie? Nie było tam żadnego awatara, który by, powiedzmy, zapadł jakoś w pamięć czy coś, były takie, powiedzmy, zwyczajne. Ale bardzo mi się podoba to, że kiedyś te awatary, jak one wchodziły do Shakesa i tylko najwięksi twórcy internetowi je mogli mieć, no to one były takie, że sam fakt posiadania awatara to był już jakiś prestiż, nie? A teraz ludzie właśnie starają się, jak już wygrają awatar albo mają jakiś sposób, w sensie sposób, po prostu go w jakiś sposób zdobyli, czy poprzez wygranie konkursu czy coś, to starają się właśnie jakoś opisać ten awatar, dodać jakieś właśnie takie ciekawostki do niego, jakoś go urozmaicić, no nie? Więc no, więc tak to wygląda. No i tyle. Tak to wygląda, to jest 10 zwycięzców awatarów na EU10. Dajcie znać w komentarzu, tutaj mówię do ludzi z YouTube'a. W ogóle napiszcie pozdro YouTube na czacie. Tutaj mówię do ludzi z YouTube'a. Napiszcie w komentarzu, który waszym zdaniem jest najładniejszy, który wam się najbardziej podoba i dlaczego. Chętnie poczytam sobie wasze opinie w komentarzach. I tyle, tyle z mojej strony. Bardzo plus tego wszystkiego to jest to, że właśnie zwycięzcy bardzo krótko czekali na swoje awatary. 7 tygodni, jak na 10 awatarów, to jest naprawdę krótki czas. Więc no. Więc to akurat na duży plus, że fajnie się za to wzięli i dość sprawnie im to poszło. I tyle. I tyle, jeżeli chodzi o temat awatarów na EU10. Ten konkurs myślę, że można uznać za zamknięty.